ci, co głosowali na PiS i ci, którzy głosowali na PO oraz ci, którzy na karcie do głosowania napisali słowo dupa. Wszyscy klik. Nowy ład podatkowy, bo jeszcze o tym mieliśmy powiedzieć. Ojejku. Tak, proszę pana, przyfasolili wszystkim 9% wzrost podatku. Nie wiem, czy pan się zorientował. Ja się nie zorientowałem przez czas dłuższy, bo obserwowałem, patrzyłem im na ręce w innych rejonach. Natomiast księgowa mnie zawiadomiła, kiedy chciałem jej zrobić drobną podwyżkę, bo mówię, jest inflacja, wie pani, to ja pani troszkę podwyższę pensję, żeby nadrobić przynajmniej tę inflację. I zaczęliśmy liczyć pieniądze, że od nowego roku jej będę trochę więcej płacił. I ona mi napisała tak, że składka zdrowotna odprowadzana do ZUS-u do tej pory była odliczana od podatku. Czyli wyliczaliśmy podatek na państwo i część tego podatku szła tam do głównego skarbowego, a inny kawałek szedł jako składka zdrowotna do osobnej kasy. Co właściwie władza powinna sama sobie robić. Nie powinno być tak, że człowiek robi dwie osobne składki. Co nas to obchodzi? Ale do tej pory to było odliczane od podatku. A od nowego roku w związku z Polskim Ładem składka zdrowotna w wysokości 9% będzie liczona od dochodu. Czyli jak pan do tej pory płacił podatek 20% od swojego dochodu, to teraz będzie pan płacił 29%. Bo 20 będzie pan płacił podatku i dodatkowo jeszcze 9 odliczone od tego samego dochodu, to będzie składka zdrowotna. Przy podatku liniowym w działalności gospodarczej 4,9, ale to nie zmienia postaci rzeczy. Miał pan, inflacja jest oficjalnie na poziomie 6%. To już nawet załóżmy, że ten ich koszyk jest prawdziwy 6%. Plus 9% tego dodatkowego podatku na zdrowie, który wcześniej był brany skądinąd, a teraz będzie po prostu doliczone 9%. No to razem ma pan 15%. Tyle nam Polski Ład załatwił, bo w ramach Polskiego Ładu pojawiła się inflacja. Zmuszenie przedsiębiorstw do zamknięcia się. Prywatnych przedsiębiorstw. Czyli gdyby lockdown. Gdyby tak było, to nie byłoby inflacji ani w Stanach, ani w Niemczech, ani we Francji, ani w wielu innych miejscach, gdyby to tylko od naszego Polskiego Ładu zależało. Nie, nie, nie. Ja już panu mówię. Ta inflacja, o której pan mówi, jest wszędzie tam, gdzie zastosowano siłowy lockdown, czyli zmuszono ludzi do tego, żeby porzucili swoją pracę, nie wolno ci otworzyć restauracji. Lockdown. I potem państwo płaci odszkodowanie. Czyli tam tarcza 1, tarcza 2 i tarcza tam ileś jeszcze. W Ameryce, w Niemczech wszędzie były przeróżne tarcze pod różnymi nazwami. Najpierw zabroniono ludziom uprawiać działalności gospodarczej, potem zapłacono im jakieś odszkodowanie i to generuje inflację. W Polsce władza zawiadamia, że u nas w ramach tych wszystkich tarcz i wszystkiego uratowaliśmy Polskę, Glapiński nagrodę dostał, 6% jest tylko inflacji. Plus w Polskim Ładzie zapisane plus 9% składka zdrowotna, nowy podatek. Wcześniej był w głębi, a teraz jest na wierzchu, to razem 15%. To jak pan miał 100 zł, to od nowego roku 85 jest warte. Jak pan miał 4000 do ręki, to od nowego roku 3400. To tylko jedna uwaga, inflacja nie 6, a 7% w zasadzie wynosił. To było 6,8% inflacji. A co do podatków, to jak to się za... No, to prawda. Natomiast jeśli chodzi o podatki, to na przykład taki pracownik jak ja, to i kwotę wolną od podatku ma wyższą, bo 30 tysięcy i drugi rok mu podnieśli z 80 do 120 tysięcy, więc jest grupa, która się cieszy z tych zmian. Ale nadal pan od swojego dochodu zapłaci nowy podatek w wysokości 9%, zwany dla składką zdrowotną, żeby się nazywał tak samo jak poprzednio, że żadnego nowego podatku nie wprowadzi. Ale poprzez zmianę sposobu wyliczania tego podatku zrobił się nowy podatek. Bo wcześniej odliczana była składka zdrowotna od podatku, a teraz jest na tym podatku liczona. No co z tym zrobimy? No trzeba władzę, która stosuje takie podatki. A w dodatku władza stosuje taki koszyk, że im wyszło te 7% inflacji. A jakby pan zastosował swój własny koszyk, ja mam własny koszyk usług, rzeczy, które ja kupuję. I każdemu polecam, żeby każdy sobie wypisał na karteczce, no płacę za prąd,
płacę za benzynę tyle i tyle tankowań miesięcznie, kupuję tyle i tyle chlebów i tak dalej. Każdy sobie może własny koszyk zrobić i sprawdzić, ile na twoim koszyku wynosi inflacja. Bo to 7% to jest uśredniona wartość dla całego narodu i koszyk ustanawia pan Morawiecki, żeby ładnie wyglądać. A ja zrobię brzydki koszyk Cejrowskiego. Bo ja kupuję inne rzeczy niż są w koszyku Morawieckiego. U niego jest tylko 6% albo 7%, a u mnie wyszło 30%. Kiedyś każda dobra gospodyni domowa miała swój własny koszyk i swoje rachunki. Każdego miesiąca wszystko miała rozpisane w zeszycie co do złotówki. I to dopiero można było liczyć inflację, co ile wzrosło. To dopiero były czasy. Czyli mi pan powiedział przed chwilą, że jestem baba, tak? Bo ja właśnie tak robię. Nie, że... Kiedyś każda... Stara baba w dodatku, bo kiedyś każda gospodyni pan powiedział, a teraz robi to Cejrowski, czyli jestem stara baba. Powiedziałem, każda dobra gospodyni, czyli można powiedzieć, że jest pan dobrym gospodarzem. Na wszystko można spojrzeć... Nie, że jestem dobrą gospodynią. Jestem dobrą gospodynią, wyszło z tego. No, bo teraz mamy równouprawnienie. Kiedyś kobiety trzymały pieniądze, a teraz już każdy musi trzymać pieniądze i każdy musi je liczyć. A propos czasów, 18.57, ostatnia chwila na ostatnią piosenkę. Tak, puszczę panu. Jakąś taką rozrywkową, no, że chłop się zakochał. Bye! No i dobrze. Do zobaczenia.